Z punktu widzenia Złotej Kaczki, to była właśnie ta restauracja, ten budyneczek taki tam na środku ekranu, Złota Kaczka. Jak do naszej szkoły się idzie, tak. No tutaj to już obracamy się. I proszę Państwa, opowiadamy historię tego klasztoru, tam nawet są... Jest stadnina koni, oczywiście, że koni nie ma, tam nawet pole jest. Oczywiście, że coś musi rosnąć, bo do zupy też zakonnice coś włożą, zawsze tym bezdomnym. No i jest powołana z Saskiej Kępy pani Krysia, która mówi, że jest jako ta panna nigdy, bo oni nie chcą słuchać nigdy, co ona czyta, ta pani Krysia. A czyta o papieżu, o kościele rzymsko-łacińskim, rzymsko-katolickim, katolikom, podczas obiadu, bo oni tam dostają zupę. No pani Krysia nie będzie jadła tej zupy, no bo ona by dała się sklasyfikować automatycznie jako osoba czy bezdomna, a tu przecież też jej emeryci przychodzą i w ogóle każdy kto głodny. No ale ta pani Krysia katoliczka z Saskiej Kępy mówi, że oni w ogóle śmierdzą gównem, że nie muszą się nawet obracać, bo i to śmierdzi, tak śmierdzą gównem. Także proszę Państwa, co my tu będziemy marzyć o Ameryce? Trzeba się podmyć już i do Teatru Polskiego, tam poszli w tym kierunku, do Teatru Polskiego. Tutaj w Polsce, proszę Państwa, jak ja uczyłam się w Ciechanowie, to żeśmy z Ciechanowa na Marię Stewart do Teatru Polskiego przyjechały. A w Białymstoku są lepsze spektakle niż tutaj. Na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Pozdrawiam.